Obiecuję, że żadnych nie będzie dzisiaj zadań wyprowadzeń, wzorów, nic z tych rzeczy. To jest doświadczenie, które chemicy nazywają wywoływaniem ducha. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Mamy to w formie perfektro. Czy ktoś z Was słyszał taką nazwę? Perfektro. No dobrze, a słyszeliście o wodzie utlenionej? Woda utleniona, taka sobie, ile ma procent? 3%. Bardzo dobrze. Słuchajcie, perfektro to jest taka 10 razy silniejsza woda utleniona. Czyli ile ma procent? 30. Obiecałam, że nie będę liczenia, ale jakby tak samo wyszło. No dobrze, no to w takim razie co tam jeszcze wrzuca? Oprócz perfektro będzie potrzebna jeszcze jedna substancja, która się nazywa manganian 7 potasu. To jest taki krystaliczny proszek, ciemny, fioletowy. Tak. I my to dodamy. Myślę, że część z Was poznaje, jeśli uważaliście na chemii. I zobaczymy, co się stanie. Jak już mówiłam, ta reakcja się nadaje do malowania sufitu. Malujemy na prosto. Ale z czego był ten chemiczny dusz? Z czego on się składa? To są rejestrujące opary, czy nie? Oczywiście nie. Dusz składa się tylko z tlenu i karbonu, i tak to jest kompletnie bezpieczne i nieszkodliwe. Tylko odrobinę gorący. Dobra. No dobrze. Słuchajcie, to ja myślę, że czas na nowe doświadczenie fizyczne. Chciałam się skupić na dźwiękach, które wydaje nasze otoczenie. Czasem okazuje się, że takie nietypowe dosyć przedmioty mogą wydawać dźwięki. I słuchajcie, ja mam tutaj takie dwie rury. Taka rura. Ta rura potrafi śpiewać. Tylko powiedzcie mi, jak to jest z dźwiękami. Czy w każdym warunku dźwięk się może rozchodzić? A gdzie nie może się rozchodzić dźwięk? Próżni, czyli na przykład w kosmosie, prawda? Czyli na przykład potrzebujemy powietrza, w którym się ten dźwięk będzie rozchodzić. Właśnie ta rura, jak każda śpiewaczka, jest wybredna nieco, ona potrzebuje jeszcze ciepłego powietrza, żeby się mogło rozchodzić. Ale mamy tutaj palnik, więc odpalamy już palnik. Ja się zabezpieczę przed gorącem. Mam buławę, no i teraz otrzymamy naszą rurę. No i zobaczymy, jak ta nasza rura zaśpiewa. Włączamy do niej ciepłe powietrze. Rura poziomo nie śpiewa, ale gdy ustawimy tą rurę pionowo, to rura zacznie śpiewać. I znowu cisza. Jak to jest tak? Co tam się w środku dzieje? Ktoś ma pomysł? No słuchajcie, na przykład ciepłe powietrze unosi się do góry. No ale sama rura nie zaśpiewa. Ona ma pewną tajemnicę. Słuchajcie, czy ja mogę prosić? Na przykład, żeby zajrzał do środka tej rury. Co tam widzisz? Siatka. Tam jest siatka. Czy to siatka w odpowiedniej? Tak. Jest siatka. No właśnie. Słuchajcie, przez to sitko w środku, gdy ciepłe powietrze przechodzi przez to sitko, rozdziela się na mniejsze strumienie. Te strumienie później się wzmacniają. Fizycy mówią w taki sposób, że interferują. Interferują ze sobą i wydobywa się właśnie taki dźwięk śpiewający z tej rury. Ale słuchajcie, mam tu jeszcze jedną rurę. Czym ta rura się różni? Długością. Tak jest krótsza ta rura. Ta rura też ma sitko. Tak? Ta rzadka potwierdza, jest sitko. No więc ogrzewamy tą rurę. Jak ona będzie śpiewała? Czy będzie śpiewała tak samo jak ta poprzednia? Głośniej, ciszej, tutaj bliżej, ładniej. Jak sądzicie? Ktoś mówi, że głośniej. A czy ktoś mówi, że niżej? Ręka do góry. Kto uważa, że niżej? A kto uważa, że wyżej? Słuchajcie, są następny synos. No trzeba w takim razie sprawdzić. No włączamy powietrze ciepłe do tej góry. Ogrzewamy ją. No i słuchamy, jak śpiewa rura. Tak, moi drodzy, brawo na rurkę.
Nie wiadomo, jakie mam poprzednicy, prawda? O, chyba jeszcze mamy jeden. Elegancko teraz wygląda, prawda? Jesteś teraz bezpieczna? Mogę się mniej więcej czuję. Okej. Dobrze, w takim razie mam tutaj taką piękną, czerwoną kiesz. Ja cię proszę, żebyś ty do tej kieszy dostał ten oto odstrzyknik. Możesz jeszcze powiedzieć, co to jest? No, powinno mi się dać. Używasz? Ja. Pomogaj. Pomogaj, dobrze. Nie, no pierwsze kremicy. Nie. Czujesz o mięsie? Nie. Czujesz o mięsie? Tak, możesz wlewać. Ty natomiast powietrze idą po swoich.
musi mieć porządne, porządną teorię, a tutaj tylko po co mamy go palić, to tak nie ma.